Debata Polskiego Radia 24. Dzień dobry, przy mikrofonie Jerzy Jachowicz. Dzisiejsza debata jest stosunkowo niezwykła, dlatego że podejmujemy temat tyle, co można powiedzieć aktualny, ale także temat bardzo ogólny, co wcale nie znaczy abstrakcyjny. Mianowicie chcemy dziś porozmawiać o polskiej racji stanu. A gośćmi, którzy będą o tym mówili, są pan profesor Wojciech Polak, historyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pan profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panów, zanim zadam pierwsze pytanie, może dla słuchaczy przypomnę, czym jest racja stanu, przy czym odwołam się, co ciekawe, nie do jakichś nowoczesnych prób zdefiniowania, tylko do z początków naszego wieku socjologa, myśliciela Floriana Znanieckiego. I zacytuję, czym jest dla niego racja stanu. Mówi tak: to nadrzędność interesu ogólnego państwa jako całości względem interesów szczególnych grup traktowanych jako części wewnątrz tej całości. Ponieważ interesy tych grup są bardzo różnorodne i często sprzeczne między sobą, więc w interesie ogólnym państwa jest takie ich zespolenie i zharmonizowanie, aby rozbieżność ich nie osłabiała go i nie rozbijała jego jedności. To tytułem takiego drobnego wstępu. Chciałbym zacząć od pytania do pana profesora Wojciecha Polaka, mianowicie z jakimi państwami pana zdaniem i bliska współpraca gospodarcza, ale także kulturalna, społeczna jest dziś polską racją stanu. Bo muszę panu powiedzieć, że spotkałem dosłownie dwie bardzo świeże publikacje, bo jedna pochodzi z grudnia ubiegłego roku, w której mówi autor, historyk, iż fundamentem polskiej racji stanu jest bliska współpraca z Niemcami, którzy odwrotnie przez tę obecną władzę są nadmiernie krytykowane, psują te bardzo dobre stosunki z krajem, który jest z jednej strony najbardziej demokratycznym państwem w Europie, a z drugiej strony jest największą potęgą gospodarczą. I tak w największym skrócie. A druga publikacja mówi bardzo prosto, aktualna: zwycięstwo Ukrainy i bliskość z Ukrainą jest dziś polską racją stanu. Gdyby pan miał skomentować obydwie te wersje rozumienia polskiej racji stanu, jeśli chodzi o współpracę z państwami zewnętrznymi. Ja patrzę na to jako historyk i jako osoba, która analizuje obecną sytuację polityczną. I tu właściwie można powiedzieć, że wnioski z analizy czasów dawniejszych i z analizy czasu dzisiejszego w dużym stopniu są podobne. Polityka dwóch naszych sąsiadów, najpotężniejszych sąsiadów, czyli Niemiec i Rosji, w praktyce nigdy nie była wobec Polski przyjazna. Zawsze miała jakieś cele wrogie, czasem manifestowane, wykazywane w sposób jawny, brutalny, zbrodniczy. Czas
jestem w sposób zawalowany, zakryty. Zawsze była to jednak tendencja do zniszczenia naszego kraju, zdominowania, podporządkowania, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, więc no, zawsze uważałem, zawsze sądziłem, że polską racją stanu nie jest dać się podporządkować którejś z tych stron, czy wręcz obydwu, bo tendencje rozbiorowe, czy tam realizowane zamierzenia rozbiorowe też miały miejsce. Naszą podstawową racją stanu i najbardziej naturalną jest niepodległość, suwerenność, a te dwa państwa są tej tendencji wrogiem, przeciwnikiem. Cóż więc pozostaje? Pozostaje solidarność z krajami, które znajdują się w sytuacji podobnej jak my. Bo tutaj racja stanu tych krajów jest podobna do naszej. Pozostaje także pewien sentyment, łączność historyczna, ale ta łączność historyczna nie opiera się tylko na sentymentach, opiera się na pewnej bliskości losów, krwi, mentalności. Jesteśmy po prostu podobni i tutaj nasze związki powinny być bliskie właśnie z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, z naszymi sąsiadami, którzy podobnie jak my leżą pomiędzy Rosją a Niemcami. Więc najbliższe nam historycznie z nami związane kraje, jak właśnie Ukraina, Białoruś, państwa bałtyckie. No ktoś powie, na Białorusi jest dyktatura, rządzi Łukaszenka, prawda? No tak, no w tej chwili tak, ale no przecież nie musi być tak zawsze do końca świata. Więc z jednej strony kraje wchodzące w skład tej wielkiej historycznej Rzeczpospolitej, z którymi czujemy więź najbliższą, mało tego, za które właściwie czujemy się odpowiedzialni. Za które czujemy się odpowiedzialni. W tej Rzeczpospolitej, jak to mówiono, obojga narodów, czy potem używano słusznie zresztą określenia trojga narodów, bo jeszcze dawano naród ruski, przez który rozumiano naród ukraiński, białoruski, oprócz polskiego, litewskiego, także naród ruski. Więc te trzy elementy istniały w Rzeczpospolitej, a Polska była elementem najsilniejszym, już wtedy biorącym odpowiedzialność za resztę. I do tej odpowiedzialności dzisiaj się poczuwamy i powinniśmy się poczuwać. Z drugiej strony jest koncepcja, no Leon Wasilewski to mówił o koncepcji Międzymorza, dzisiaj ona jest, ta nazwa jest zmieniona, używane jest określenie koncepcja Trójmorza. Tak, krajów bliskich Polsce, może nie tak bliskich jak te wchodzące w skład Rzeczpospolitej, ale posiadających podobne interesy, podobnych do nas, więc idąc od północy Finlandii, no państwa bałtyckie, które także no, związane są z nami historycznie, jak już mówiłem, na południe od Polski, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, państwa dawnej Jugosławii, czy też Grecja. Więc wszystkie te państwa są z nami także związane historycznie związane losami, także mamy podobne interesy i także jesteśmy pomiędzy tym młotem a kowadłem rosyjsko-niemieckim. Więc te wszystkie państwa, czy to związane z Polską historycznie, czy będące naszymi przyjaciółmi, sojusznikami przez większą część dziejów,
działać, wspólnie powinny tworzyć wspólnoty. Ta koncepcja Leona Wasilewskiego czy Józefa Piłsudskiego, no, w różnych odmianach oczywiście każdy troszkę inaczej ujmował, ale ona ma głęboki sens i to jest piękne, że tutaj racja stanu Polski, racja stanu tych krajów się pokrywa, więc możemy współpracować. A żeby to wszystko miało sens, to oczywiście musi być współpraca nie tylko militarna, chociaż też, no dzisiaj przykład Ukrainy to pokazuje, że musimy ją dozbrajać, musimy jej pomagać logistycznie, musimy być ambasadorem jej interesów na świecie, musimy pośredniczyć w przekazywaniu broni, bo inaczej się nie da. To wszystko są rzeczy oczywiste, ale tak naprawdę chodzi tutaj o współpracę też na większą skalę, o współpracę w zakresie gospodarki, energetyki, transportu. Mamy potężny potencjał, wykorzystanie tego potencjału dla dobra tej wspólnoty jest także wzmocnieniem Europy. Właściwie Europa potrzebuje tej wspólnoty i także potrzebuje jej Unia Europejska, bo żeby ta Unia Europejska... Panie profesorze, muszę panu przerwać, bo zapowiada się na spory wykład, a my mamy jeszcze inne wątki, także poza sprawami bliskości, nazwijmy to sąsiedzkiej, czy bliskości współpracy z innymi państwami, jako racji stanu, ale chciałbym także dać szansę dwóm pozostałym panom. Dobrze? Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę pana profesora Jacka Reginie Zacharskiego, żeby może nawet bez pytania, choć mógłbym zadać takie prowokacyjne pytanie. No dobrze, a jak jest ze Stanami Zjednoczonymi? Na przykład. Ale oczywiście proszę się kierować własnym rozsądkiem i powiedzieć to, co pan uważa za istotne na początek. No to może być trochę niebezpieczne kierowanie się własnym rozsądkiem, unikając wejścia rzeczywiście w potężny jakiś wykład. Jeżeli panowie pozwolicie i państwo pozwolicie, ja postaram się szybciutko uporządkować zagadnienie. Pan redaktor przywołał bardzo elegancką, kapitalną, taką zwartą definicję racji stanu Floriana Zaleńskiego. Rozumiem, że mówimy tutaj o początkach nie tego wieku, tylko poprzedniego, no ale wszyscy jesteśmy jednak z tego XX wieku. Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne elementy, które się dokonały, czy tam powiedzmy pewne mechanizmy, które się dokonały mniej więcej 20 lat temu w mentalności i w myśli politycznej w Polsce. Dlatego, że gdybyśmy postawili pytanie, cóż oznacza racja stanu, ona przede wszystkim, ja nie będę tutaj wdawał się w jakiś rozkład logiczny definicji takiej, siakiej czy owakiej, natomiast zwróćmy uwagę, że racja stanu zawsze dotyczyła państwa i to jest bardzo istotny element, ponieważ to wszystko, co się wiąże z państwem, można by podzielić na takie dwie grupy. Możemy rację stanu, czy tam powiedzmy bezpieczeństwo, określić w kategoriach negatywnych i pozytywnych. Te negatywne to jest zapewnienie przetrwania państwa, czyli zdolność do obrony po prostu istnienia, czyli przetrwanie, przeżycie, tak to można by ująć, zagwarantowanie suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej i w tej warstwie, no niech będzie pozytywnej, czy też w warstwie takiej plus, i tu nie nawiązuję do programów socjalnych czy programów godnościowych, a raczej do terminologii używanej przez politologów anglosaskich powiedzmy kilkanaście lat temu, czyli zapewnienie również skutecznych możliwości do rozwoju zgodnego z suwerennymi założeniami. I to jest klucz, dlatego że ta definicja Znajeckiego, podkreślam, bardzo ładna, bardzo elegancka, ona odnosi się do zagrożeń od wewnątrz, tak? Ustawia pewną hierarchię, państwo jest najważniejsze. W czasach Znanieckiego
No nie było, czy one właściwie to już były, no organizacje międzynarodowe, bo je się jakoś tam szacuje na XIX wiek, takie pierwsze początki. Natomiast na pewno nie miały takiego znaczenia jak pod koniec wieku XX czy w wieku XXI. Dlatego tutaj warto by było do tej perspektywy dołożyć, no niech będzie drugi biegun, czyli no, powiedzmy takie miękkie bądź twarde zagrożenia z zewnątrz. Natomiast punktem centralnym konceptu w ogóle, czy koncepcji racji stanu jest państwo, czyli przeżycie, przetrwanie, zapewnienie suwerenności, zdolności do rozwoju i tak dalej, czyli to, o czym mówiłem. I teraz ten moment, na który ja zwracałem uwagę, który mniej więcej pojawił się jakieś 20 lat temu, jeszcze w latach 90. pewien polski profesor zaproponował taki podział interesów na taktyczne, operacyjne. Ja te operacyjne to dorzuciłem chyba ja, nawet sobie tak dla własnego porządku, strategiczne i żywotne. Racja stanu zatem będzie się mieścić na tej płaszczyźnie czy platformie najwyższej. To są żywotne interesy państwa. I one w istocie pozostają niezmienne. To, o czym my mówimy, to jest poziom strategiczny i strategie, no oczywiście zmieniają się, dlatego że one muszą się dostosowywać do zmieniającego się otoczenia. A to otoczenie, czy powiedzmy zmiany tego otoczenia, one bardzo, bardzo istotnie przyspieszają. Tutaj proste ćwiczenie intelektualne, gdybyśmy się cofnęli półtora roku, czy wyobrażalibyśmy sobie toczącą się pełnoskalową wojnę, no niemalże rodem powiedzmy sprzed 80 lat u naszych granic. Myślę, że nie. Dzisiaj po tym czasie wielu jest takich, którzy mówią, o ja to wiedziałem. Ja przyznaję się, nie wiedziałem. Zakładałem, że do konfliktu dojdzie, natomiast nie wyobrażałem sobie aż tak pełnoskalowej wojny. W związku z czym wracając do tego pytania, które zadał pan profesorowi Polakowi. Tu, myślę, że warto jest mieć jeszcze jedną, no powiedzmy, świadomość. Środowisko międzynarodowe jest rywalizacyjne, w związku z czym naturalną rzeczą jest, i tu nie ma co się obrażać na politykę, że jej naturą jest konflikt. Oczywiście zdarzają się współprace również, natomiast konflikt jest pewną daną rzeczywistością w polityce. Zasoby są ograniczone, w związku z czym naturalną rzeczą jest, że dochodzi do spięć, napięć między narodami. Istotna jest tutaj potęga, czy moc działania. I z tej perspektywy no, nie można sobie założyć rzeczy takiej, że zawsze będziemy współpracować z Niemcami, bo to będą zawsze nasi przyjaciele. Albo nie można zakładać, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, Niemcy będą naszymi wrogami i przeciwnikami, dlatego że zwróćmy uwagę, no to się istotnie zmienia. No, wydaje mi się, że możemy postawić taką, może mało naukową, ale jednak opartą na doświadczeniu tezę, że no taką stałą powiedzmy tendencją jest jednak, są nasze jednak relacje z Federacją Rosyjską tutaj, czy z Rosją w ogóle szeroko pojętą. Rosja zawsze jest agresywna w stosunku no, do swoich sąsiadów, natomiast jedynym hamulcem dla jej, no niech będzie agresji, czy jej imperializmu jest brak możliwości, w związku z czym do tego się to sprowadza. Zatem tak postawione pytanie, racja stanu zatem, czyli te żywotne interesy, one są z grubsza stałe. Natomiast ten poziom strategiczny, w istocie pańskie pytanie do profesora Polaka dotyczyło tego poziomu strategicznego. Czyli jak mamy grać, ażeby zapewnić sobie przetrwanie, suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną. Z tej perspektywy ten drugi cytat, który pan przywołał dotyczący Ukrainy, on powoduje, że no, wydaje mi się, że naturalną oceną i naturalnym takim programem zachowania instytucji państwa polskiego i państwa polskiego, tak szerzej rzecz ujmując, w stosunku do wojny na Ukrainie, jest przyjęcie założenia, że to jest pierwsza linia obrony państwa polskiego. Rzadko nam się zdarzało tak, że państwo polskie było bronione poza terytorium państwa polskiego, ale no wszyscy jesteśmy historykami, w związku z czym gdybyśmy prześledzili losy innych narodów, takie wojny
broniące nas, ale toczące się gdzie indziej, one przecież no, toczyły się jednak dosyć często. No, tutaj przychodzi mi tak na gorąco specyficzna dosyć historia, ale jednak potwierdzająca taką tezę, zresztą w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, zresztą mówiło się też o tym, że Wielka Brytania walczy dzielnie do końca, do ostatniego żołnierza armii sojuszniczej. No oczywiście tutaj powiało troszeczkę cynizmem. Niemniej jednak my chyba jesteśmy pierwszy raz w takiej właśnie sytuacji, kiedy możemy bronić racji stanu w tym takim najtwardszym, no niech będzie wymiarze czy aspekcie, poza granicami naszego państwa. To może tyle, powiedzmy, w ramach pewnego uporządkowania tematu. Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz poproszę pana profesora Mieczysława Rybę. Też mam nadzieję, będzie w jakimś stopniu ten już poruszony wątek kontynuował, gdzie tutaj ze strony pana profesora Jacka Regeni-Zacharskiego padła no, niezwykle ważny element polskiej racji stanu, mianowicie, że to jest przede wszystkim państwo, które strzeże niepodległości, nienaruszalności swojego terytorium, a więc coś, co nazywamy także suwerennością. Są tam dalsze elementy, ale ja chciałbym pana profesora Mieczysława Rybę zapytać, czy byłby w stanie włączyć do swojej wypowiedzi także takiego elementu, który jest ważny chyba dla polskiej racji stanu. Jak wygląda ostatnie 30-lecie, ostatnie 10-lecie, to już pozostawiam do pana wyboru, z punktu widzenia także ważnego elementu polskiej racji stanu, mianowicie strzeżenia dziedzictwa narodowego. O, takie proste. Prosta wartość. Nie aż takie proste, jakby się mogło wydawać, tym niemniej niezwykle ważne, bo pamiętajmy, że zawsze pozostaje pytanie, po co państwo, z jakiego powodu ono jest ważne i z jakiego powodu ważna jest jego niepodległość. Ostatecznie, kiedy patrzymy nie na sposób makiawelistyczny, tak mocno dzisiaj preferowany, szczególnie w kręgach takich geopolitycznych, myśli geopolitycznej, ale na poziomie klasycznym, więc państwo jest po to, żebyśmy jako obywatele mogli po prostu się rozwijać. A więc patrząc też historycznie i nie tylko historycznie, fundamentem jest naród jako wspólnota kulturowa, która, no bo tak, w takim państwie też żyjemy, w państwie narodowym. I teraz jak zrobić, co uczynić, ażeby to państwo jak gdyby utrzymało niepodległość i mogło pozwalać rozwijać się we własnych strukturach tejże wspólnocie, a to po to, by obywatele tutaj żyjący mogli, nie tylko w sensie ekonomicznym chociaż również, ale również szeroko rozumianej kultury, realizować się jako ludzie. I patrzymy wtedy na całą geopolitykę, patrzymy wtedy na konstrukcję tego państwa, patrzymy na sojusze i tak dalej. I przez te ostatnie 30 lat, na początku zwłaszcza, tu powiedzmy sobie też uczciwie, w wielu wypadkach elity postkomunistyczne szukały nowego pana, tak to powiedzmy, i w sensie ideologicznym, no i w sensie geopolitycznym. Tak jak zawiesiły się kiedyś na Moskwie i uwierzyły w tamtejszą propagandę komunistyczną i starały się to realizować. Oczywiście to jest taka rozbudowana ideologia, która święciła swoje triumfy w świecie. Później gorączkowo tego szukano i rzeczywiście znaleziono na Zachodzie, ponieważ neomarksizm, który tam się pojawił jako silny nurt, bardzo przypominał i przypomina do dnia dzisiejszego dawną ideologię komunistyczną, więc łatwo było przeskoczyć z jednego materializmu w drugi. A ponieważ większe bogactwo na Zachodzie niż na Wschodzie, więc łatwo było też szukać i znajdować pana właśnie po tamtej stronie. Nie partnera, ale niestety pana. I to jest problem do dnia dzisiejszego. Zwróćmy uwagę, że w pewnej części polskich elit politycznych jest to gorączkowe szukanie pana. Kiedy zaczynała się dyskusja nawet wśród polityków na temat tego, co jest w naszym interesie, albo co powinniśmy w danej sytuacji zrobić, to
pół polskiej sceny politycznej, mam tu na myśli szczególnie tą opozycyjną, no to co NATO i Unia Europejska? A kto powiedział, że to, co robi aktualnie, w tym momencie, NATO i Unia Europejska jest po naszej myśli? Ja nie mówię, że nie jest. Tym niemniej to nie jest perspektywa, poprzez którą powinniśmy patrzeć na nasze interesy. To jest relacja, w której jesteśmy, która powinna nam pomóc realizować te interesy. Ale jeśli nie, to nie. No i tu jest mentalny bardzo duży problem. Tak daleko posunięty, to widzimy, kiedy chwieją się te różne rzeczy. Jeśli Niemcy powiedzą, że patrioty nie można dać na Ukrainę, to będzie to rezonować z całą siłą w polskich mediach. Kiedy powiedzą, że można, dwa tygodnie potem powiedzą, że no tak, jednak można. No więc to w każdym tego słowa znaczeniu. Potem I przy okazji taka ślepa wiara, która się pojawia, że ktoś chce naszego, na pewno naszego dobra. Nie tyle realizuje swoje interesy, tylko chce naszego dobra i altruistycznie to czyni. Dlatego kiedy my pobiegniemy do Europarlamentu, czy do Brukseli, czy gdzieś i poprosimy o pomoc, to oni nam pomogą tych niedemokratów, te niedemokratyczne siły w Polsce spacyfikować, no bo przecież oni wiedzą, co dla nas lepiej. To są te rzeczy, które ciągle pokutują. To znaczy takie po zaborach, jeszcze troszkę przed zaborami i po tych zaborach, prawda, za czasów komunistycznych, no ta mentalność takiego lokaja powoduje, że nie jesteśmy w wielu wypadkach w stanie popatrzeć właśnie z perspektywy tego, czym jest to państwo i dlaczego ono jest dla nas dobrem i dlaczego należy go chronić za wszelką cenę. Też raz za razem pojawia się takie twierdzenie. Historia jest nieważna, bo to dawniej były takie kwestie jak powiedzmy Rosja i Niemcy, które się porozumiewały nad naszymi głowami. Teraz już jest nowa epoka, nowe czasy, to już do takich rzeczy dochodzić nie będzie na 100%, ale to raz za razem, to nie jest ani pierwszy raz w historii, ale pewnie ostatni, taka naiwność infantylna. I w tym sensie raz za razem ta racja stanu gdzieś jest na boku, bo wierzymy w nowe jakieś kosmopolityczne idee, potem te idee upadają wraz z całymi systemami, no to szuka się nowych jakichś tam rzeczy. Tymczasem nic, tak jak i ten patriotyzm, tak i polska racja stanu jest stała. I tu się tylko zmieniają technologie, jakieś różne w tym względzie nowoczesne środki do tego, że realizujemy jakieś cele w aspekcie, powiedzmy, militarnym, czy w aspekcie gospodarczym, czy jakimś kosmicznym, czy coś tam. Ale co do samego treści, wszystko jest takie samo. Chodzi o to, żeby naród mógł, czy ludzie, żeby mogli spokojnie, dobrze żyć między Karpatami a Bałtykiem. Nie, potrzebują rozwijać się w pewnej wspólnocie. I oprócz wspólnoty rodzinnej jest ta wspólnota narodu, a ten naród ma swoje państwo. Ale to państwo nie jest aż tak silne i tak duże, żeby sobie mogło poradzić bez sojuszy. Dlatego szukamy sojuszy adekwatnych do naszych interesów, do naszego położenia geopolitycznego. I wtedy jedziemy dalej. Panowie profesorowie dokładnie nakreślili, jak to historycznie było. Byliśmy pierwszą Rzeczpospolitą, tworzyliśmy tutaj siłę w środkowej Europie tak skonstruowaną, by odpychać wszelkie zagrożenia i by tu przez kilkaset lat można było żyć w spokoju, w rozkwicie kulturowym, gospodarczym i do tego trzeba wracać, bo tak idą nasze interesy, nasze relacje i wtedy znowu sięgamy do szerszych sojuszy, ale pierwotne jest pytanie, po co to wszystko? I tu jest problem. Niektórym się wydaje, że ktoś wymyśli nowy Związek Socjalistycznych Republik, czy radzieckich, czy europejskich i to już jest naprawdę wypełnienie się dziejów. Koniec historii, prawda, Francis Fukuyama wziął sobie hegelowską filozofię za podstawę i wypełniły mu się dzieje w liberalizmie, po czym kryzys 2008 roku i liberalizm poszedł spać, a główny architekt Światowej Organizacji Handlu, czyli wolnego handlu w świecie, Stany Zjednoczone łamią wszystkie zasady wolnego handlu w kontekście wojny technologicznej z Chinami i nagle to wszystko upada. Historia zaczyna się od nowa. Te wszystkie
mity, te bajki, to wszystko, co gdzieś ktoś wymyśli, co Francuz wymyśli, to Polak od razu uwierzy, jak mówił Mickiewicz. No ludzie, no trzeba z tego zejść i wracać do tego, do tych realiów, a historia naprawdę uczy. Tylko trzeba się jej uczyć. Bardzo, bardzo dziękuję. No, zatoczyliśmy maleńkie koło. Ja dopiero przeglądając różne rzeczy przed programem uświadomiłem sobie... Panie redaktorze, czy pozwoliłby mi pan na dwa zdania dodatku? Ależ tak, już. Proszę chwilę, poczekajcie, jedno zdanie tylko chciałem skończyć. Mianowicie, że przeglądając różne rzeczy uświadomiłem sobie, na jaki temat ja się odważyłem i państw, i panów namówiłem. Jest to rzecz absolutnie przepastna, niezwykle ważna, niezwykle interesująca, zawierająca tyle istotnych wątków, że naprawdę można kilka spotkań temu poświęcić. To teraz, zanim zadam pytanie panu Polakowi, pan profesor Jacek Reginia-Zacharski. Tak, bardzo króciutko. Ja mam ogromną satysfakcję, że padł ten tytuł, skrócony troszeczkę, Fukuyamy, bo ja mówiłem o tej perspektywie 20 lat, kiedy coś się zmieniło. Otóż moja teza od dłuższego czasu jest taka, że w Polsce w imię pewnego końca historii, powiedzmy takiego europejskiego końca historii, gdzie końcem historii w Europie ma być Unia Europejska i tak naprawdę Unia Europejska, zresztą ona się wpisuje w tą fukuyamowską logikę. Kiedy pojawiają się problemy, odpowiedzią jest, no bo w takim razie jeszcze nie doszliśmy do odpowiedniego etapu i powinniśmy więcej, 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 więcej. Ale mechanizm, który dokonał się w polskiej mentalności, czy w myśli politycznej, jest skrajnie niebezpieczny, dlatego że te dwie płaszczyzny, strategiczna i żywotna, one uległy takiemu, powiedzmy, degradującemu stopieniu. My się nie przestaliśmy się zastanawiać. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na losy debaty nad polską racją stanu, ta debata w ogóle zaczęła zamierać mniej więcej 20 lat temu. Dlatego, że pojawił się ten właśnie paradygmat końca historii, wchodzimy do Unii Europejskiej i właściwie już niczym nie musimy się martwić. Zresztą myślę, że możemy postawić taką tezę, to jest temat na osobne badania. Mniej więcej od tego momentu bardzo istotnie zaczęła psuć się jakość klasy politycznej w Polsce, dlatego że klasa polityczna w Polsce poczuła się zwolniona z obowiązku myślenia o żywotnych interesach Polski. Tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To istotnie ogromnie ważna uwaga. Zresztą, jeśli zdążymy, temu wątkowi także chciałbym poświęcić kilka minut, ale do pana profesora Nowaka mam pytanie. Z punktu widzenia racji stanu, żebyśmy tak powoli przeszli od tych spraw, o których pan zaczął, na razie poprzestali, czyli na wątkach zewnętrznych, tylko na sprawach wewnętrznych dla Polski. I chciałbym pana zapytać tak bardzo konkretnie, jak panu wydają się, jak pan ocenia z punktu widzenia racji stanu sprawy Smoleńska? Tak w całości. No proszę. Wojciech Polak, tak. Tak, bo a ja powiedziałem? Redaktor nazwał mnie Nowakiem. Przepraszam. Bardzo cenię profesora Nowaka, ale to ja jestem. Bardzo, bardzo przepraszam. Dziękuję, że pan mi uświadomił to. Problem smoleński jest niezwykle istotny. Jest niezwykle istotny, ponieważ ta sprawa smoleńska dla ludzi myślących, ale tylko dla ludzi myślących, była pewnym asumptem do zrozumienia tego, że ten stan błogostanu, o którym mówił już profesor Ryba, że historia się skończyła, prawda, Fukuyama, liberalny raj nas czeka, w którym wszyscy się będziemy kochali, narody będą współpracowały, konflikty odejdą
w cień pojawi się jakaś taka ideologia liberalna obejmująca wszystkie możliwe dziedziny społecznej aktywności i będzie dobrze. To wszystko nagle dla ludzi myślących okazało się mitem, nieprawdą. Nagle wyszły te realia, na wierzch także w Polsce. I to był taki zimny prysznic dla, podkreślam, ludzi myślących, bo okazuje się jednak, że pewna warstwa polityków jest nieprzemakalna i woli świadczyć przeciwko faktom niż, że tak powiem, zaprzeczyć temu, że znajdujemy się w sytuacji konfliktu, w sytuacji, w którym sąsiad szykuje jakieś działania agresywne przeciwko swoim sąsiadom. No nie przyjęto tego do wiadomości. Dzisiaj agresja na Ukrainie pokazała, po której stronie jest prawda, pokazała, że Smoleńsk, także inne działania Rosji były przygrywką do tego, co się stało obecnie. Uświadomiły także nam, że niepodległość, suwerenność są to rzeczy, których musimy pilnować, o które musimy walczyć, że skoro sąsiednie mocarstwo mogło w zbrodniczy sposób zamordować naszego prezydenta i blisko setkę najważniejszych polityków polskich, to mogą stać, może dojść do także do innych katastrof. Musimy być czujni, musimy się zabezpieczać, musimy się zbroić, musimy tworzyć dobrą armię, musimy układać się w dobrych sojuszach, chociaż pamiętać musimy, że sojusznik udzieli nam pomocy tylko wtedy, jeżeli sami będziemy porządnie uzbrojeni. Więc można powiedzieć, że no paradoksalnie to, co się stało w Smoleńsku, pozwoliło Polakom uświadomić sobie, w jakiej sytuacji się znajdują i co trzeba robić. No smutne jest tylko to, że pewna część klasy politycznej nie rozumie tego do dzisiaj, zaprzecza, że w Smoleńsku doszło do zbrodni. Jeżeli są fakty, to używa logiki, tym gorzej dla faktów, no ale na to się nic nie poradzi. Dla mnie to właśnie ci, którzy wyciągają wnioski z katastrofy smoleńskiej, rozumieją polską rację stanu, inni opierają się na jakichś działaniach dla korzyści partyjnych. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli można, ja bym dorzucił do tego, że no, jakby te pierwsze kroki były ze strony państwa polskiego, ówczesnych władz, przeciwne czy sprzeczne z racją stanu, pozwalając ingerować obcemu państwu w układanie tego sposobu obchodzenia uroczystości katyńskich poprzez rozdzielenie tej wizyty. Jakby to był taki pierwszy istotny moment, no a później już w kolejności jako finał przekazanie tego śledztwa w ręce państwa na miejscu, na terytorium, którego to zdarzenie miało miejsce. Chciałbym teraz pana profesora Jacka Reginie Zacharskiego, również pozostając jeszcze chwilę przy tych sprawach wewnętrznych, zapytać, czy pana zdaniem demokracja jako sposób rządzenia, jako sposób funkcjonowania państwa i społeczeństwa jest także racją stanu i jak to pojęcie jako racja stanu jest przyjmowana i jak funkcjonuje obecnie? Pan profesor Jacek Reginia Zacharski. No to jest bardzo trudne pytanie. Ja troszeczkę się wykręcę, ale postaram się jednak odpowiedzieć. Oczywiście moglibyśmy tutaj przywoływać klasyka, czyli Churchilla, który z właściwą sobie swadą
określił swój stosunek do demokracji. Znaczy ja bym powiedział tak, że demokracja w takim zawężonym rozumieniu jest metodą zmiany władzy bez rozlewu krwi i bez przemocy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy się tego trzymać, oczywiście ja pozostanę w logice, którą troszeczkę sam zaproponowałem, ale rozumiem, że bez sprzeciwu zacnych dyskutantów, w związku z czym będę się jej trzymał. Jeżeli tak, to znaczy demokracja jest środkiem, czy też narzędziem, czy plasuje się na poziomie strategii wewnętrznych, ale jednak pod tym parasolem racji stanu. Dlatego, że jeżeli byśmy wyobrazili sobie sytuację, w której co 4 lata, co 7 lat, co 10 lat, no rewolucje mają to do siebie, że one nie są aż tak precyzyjnie cykliczne, dochodziłoby do walk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Siłą rzeczy naród, państwo, one podlegałyby rozsypce. Zresztą tutaj znowu jesteśmy historykami, gdybyśmy sięgnęli do wieku, no przede wszystkim jednak XVIII, no to też mamy świadomość tego, że wiek XVIII zaznaczył się w Polsce jeszcze przedrozbiorowej przecież masą walk, starć, pęknięć i tak dalej, które w ostatecznie doprowadziły do pogłębienia się, osłabienia zdolności państwa, w tym zdolności do przetrwania. Z tej perspektywy demokracja jako narzędzie czy system polityczny, który pozwala uniknąć niech będzie takich destrukcyjnych dla państwa, narodu, walk o zmianę władzy, jest narzędziem z perspektywy racji stanu, no jednak właściwym, dlatego że daje możliwość skuteczną, jak się okazuje, przeniesienia, no niech będzie konfliktu politycznego wewnętrznego, który jest naturalnym środowiskiem polityki, na poziom zdecydowanie mniej destrukcyjny. Oczywiście nie jest tak, że walka polityczna, jak każda walka, pozostaje bez jakiegoś tam elementu zniszczenia, bez uszczerbku. Natomiast on jest w granicach, on się mieści dzięki mechanizmom demokratycznym w granicach akceptowalnych. W związku z czym z tej perspektywy tak, demokracja jednak, no ona jest celem, natomiast to jest cel strategiczny, niekoniecznie żywotny. Pewnie moglibyśmy sobie wyobrazić jakiś inny system, który mógłby okazać się, nie wiem, czy to jest dobra akurat analogia, no ale spróbujmy. Rosjanie od dłuższego czasu realizują jakieś tam koncepty, które przykrywają płaszczykiem demokracji suwerennej i tak dalej, która z demokracją ma stosunkowo niewiele wspólnego. Właściwie w ogóle nie ma nic wspólnego. Ale z perspektywy interesów rosyjskich i definiowanej racji stanu, ten system dla Federacji Rosyjskiej obecnie, czy dla Rosji zawsze, on jest optymalny, dlatego że pozwala w tym bardzo specyficznym, w tej bardzo specyficznej kulturze społecznej, politycznej na mobilizację taką troszeczkę niewolniczą w stylu wręcz mongolskim, no, istotnych zasobów. Demokracja czy próby zainstalowania tam demokracji na wzór naszej cywilizacji, to są lata 90. One doprowadziły do głębokiej zapaści, w związku z czym są rejony, gdzie demokracja oczywiście nie jest elementem czy narzędziem dla osiągnięcia racji stanu w naszej kulturze, w naszej cywilizacji. Wydaje mi się, że chociażby w tym aspekcie minimalizacji strat politycznych związanych z wymianą władzy, demokracja jest narzędziem do realizacji racji stanu. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja teraz chciałbym pana profesora Mieczysława Rybę wrócić także, namówić także do prezentacji spraw związanych z racją stanu, można powiedzieć, na rynku wewnętrznym. Po prostu chciałem zapytać pana, bo wydaje mi się, że te kłopoty dzisiejszego dnia z tym, co możemy określać wspólnym działaniem wszystkich elit politycznych w imię racji stanu i te sprzeczności, które chyba jednak uniemożliwiają pełną realizację tego postulatu, zaczęło się
blisko 30 lat temu i później trwało przez chyba nawet dziesięciolecia. I chciałem pana zapytać, jakie, można powiedzieć, niedostatki pojawiły się w polskiej polityce w tym okresie, które możemy określić jako sprzeczne z polską racją stanu z punktu widzenia budowy silnego państwa? No to jest oczywiście przerwanie ciągłości z II Rzeczpospolitą. Te próby różnych środowisk i nielicznych przecież w latach 90. uniwersyteckich, zarazem kulturowych, też nielicznych, takich niepodległościowych, wiemy jak była kształcona elita za komuny. Próby połączenia nas, związania, przypomnienia tego, co było dorobkiem II Rzeczpospolitej, to było właśnie próba nawiązania do tradycji niepodległościowej. A żeby zejść z tego wasalizmu takiego rozbiorowego czy komunistycznego. I tutaj cały czas to jest to zmaganie bardzo takie mocne. I ono jest na płaszczyźnie intelektualnej. Widać, nie wiem czy państwo pamiętają, kiedy na początku pierwszej kadencji rządów PiS-u, mówię o tym ostatnim siedmioleciu rządów, kiedy minister kultury pojawił się, zdaje się, w Teatrze Narodowym, otrzymał gwizdy, a ambasador niemiecki oklaski. To dokładnie ilustruje tę mentalność, to cudzoziemczenie części elit i to wydaje mi się, że co do elit to pewnie nawet więcej niż pół tego środowiska, które w mitach żyje, więc to jest problem niedostatków w myśleniu, w odrealnieniu. Dlatego tak mocno tutaj, my przynajmniej w Lublinie, podkreślamy tą lubelską szkołę filozoficzną z ojcem Kromstem na czele, która do rzeczywistości przywołuje całej tej tradycji arystotelesowskiej i jak gdyby odsuwa i wchodzi w dyskurs z różnorakimi nurtami idealistycznymi, które bardzo często przeradzają się w ideologię. Te ideologie w takie quasi religie, ktoś w to uwierzy, potem zaczynają się nieszczęścia. No i oczywiście na poziomie woli jest też problem taki, że dla niektórych i trudno sobie wyobrazić taką niepodległość i poza tym nie są wykształceni w cnotach, bo pamiętajmy o tym, że niepodległość to jest przestrzeń wolności do zagospodarowania przez wspólnotę. A to wymaga ogromnego wysiłku intelektualnego i bardzo silnej woli. Czyli wykształcenie w cnotach, w pewnym święceniu. To nie jest tak, że zawsze jest dobrze. No, są różne okoliczności. I teraz proszę sobie przypomnieć, jak młodzież się w pewnym momencie zafascynowała żołnierzami wyklętymi. Tak. Czym się zafascynowała? No taką pewną postawą moralną. Ona przecież nie niosła z sobą jakiegoś triumfu, przynajmniej nie za ich życia. Tym niemniej było to coś pięknego, co naprawdę inspiruje. I w tym względzie tego brak wśród pewnych części ludzi, którzy co najwyżej, jak to Sienkiewicz opisywał tę Rzeczpospolitą, by traktowali jako pewną taką, pewne sukno do tego, żeby go tam jakoś podzielić. Te zdrady, tam przypominamy sobie sienkiewiczowskie, XVII-wieczne są i dzisiaj obecne. I to jest pewien zasadniczy problem. Jeśli to dotyczy mniejszości jakiejś, no to zawsze tak jest, ale gorzej jeśli większości. To wchodzimy wtedy w XVIII wiek i w rozbiory. A tu nie ma miejsca na słabość. Więc nie możemy sobie pozwolić na słabość intelektualną w tej części Europy, tylko bardzo intensywnie myśleć. Tak jakby powiedzieć, że Izrael może sobie pozwolić i przetrwa, jeśli będzie słaby intelektualnie. Panie profesorze, proszę zmierzać do końca, do finału. I słaby na poziomie woli, no, wykonywania pewnych celów, które sobie stawia. No nie może sobie pozwolić, Polska też nie może. Bardzo, bardzo dziękuję.
No chcę powiedzieć, że właśnie dopiero rozpoczęliśmy tę rozmowę o polskiej racji stanu, bo ja chciałbym, żeby dyskusję zwieńczył jakiś model, ku któremu powinniśmy dążyć, i z pytaniem, czy w ogóle jest to możliwe, ale to już nie na dziś, a dziękuję za, można powiedzieć, początek tej dyskusji dzisiejszej, w której udział wzięli pan profesor Wojciech Polak. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Pan profesor Jacek Reginia-Zacharski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.